Dziękuję bardzo, pani marszałek, Wysoka Izbo. Szanowni Państwo, ja należę do tych osób, które jeśli jadą do Zakopanego, to pomimo reklam odczuwają i odbierają całe piękno gór. Jak jadę do Krościenka, to tak samo widzę przede wszystkim Trzy Korony, szczyt Sokolicy i te reklamy aż tak bardzo mi nie przeszkadzają. Natomiast czytając ten projekt i przysłuchując się debacie, martwię się o los tych osób, które na dzisiaj otrzymują nawet minimalne wpływy do budżetu gospodarstw domowych, a są to, podejrzewam, dziesiątki tysięcy osób, zwłaszcza na terenach wiejskich, i w ten sposób dywersyfikują sobie bezpiecznie swoje przychody, nie prowadząc działalności gospodarczej. Myślę tutaj o rolnikach, ale również myślę o przedsiębiorcach, bo ich też z tytułu sankcji, jakie są zapisane w ustawie, może spotkać wiele, wiele przykrości. I nie podzielam tutaj takiego poglądu, że nic się nie stanie też, jeśli chodzi o przekaz reklamowy, bo wejście w życie tej ustawy pod tym szczytnym tytułem ochrony krajobrazu spowoduje dalsze przesunięcie tego rynku w kierunku monopolu i odbierze cały kanał przekazu informacji o usługach, o produkcji, o handlu małych i średnich przedsiębiorców. I to musi martwić każdego, kto z uwagą przeczytał tą ustawę, dlatego że nastąpi po raz kolejny skumulowanie rynku w jednych rękach. I chcę powiedzieć tak, że ten duży rynek reklam i prasowy, i telewizyjny jest subsydiowany również przez Skarb Państwa, przez sektor publiczny w taki sposób, że tamtędy idzie duży strumień pieniędzy na umieszczanie reklam o różnego rodzaju informacjach, które są związane z normalnym funkcjonowaniem spółek Skarbu Państwa, Agencji Nieruchomości Rolnych. Natomiast do tych właścicieli małych tablic informacyjnych, małych billboardów ta pomoc państwa do tej pory w żadnym stopniu nie szła. A to, co ta ustawa zrobi, to ostatecznie wyeliminuje tych małych graczy na rynku reklam tablicowych i billboardowych i banerowych. Dziękuję bardzo.